Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter, kolejny odcinek Far Crya 3 i na początek przeprosiny. Słuchajcie, ostatnie trzy odcinki, ostatnie trzy odcinki nagrywam jeden po drugim i tutaj ten cały motyw baka jest, nie, przy tych odcinkach. I jak się Jason dowiedział o baku, powiedział coś takiego: his name is Buck and he loves, tam, and he likes to fuck, nie? Tylko nie powiedział tego fuck na końcu, nie? Bo to w przypadku Kifa, więc no. I tak to wszystko wygląda. I powiedziałem, uwaga, coś takiego, że jest to... jest to cytat albo parafraza z Pulp Fiction. Serdecznie chciałbym was przeprosić, ponieważ się pomyliłem i dopiero teraz sobie to uświadomiłem, że to nie jest z Pulp Fiction, tylko to jest z Kill Billa pierwszego i to nie jest nawet żadna parafraza, tylko to jest autentyczny cytat, dokładnie taki sam jak jest w pierwszym Kill Billu. Buck to był gość, który miał... właściciel samochodu, który się nazywał Pussy Wagon. Na pewno kojarzycie. Ten, który... który brał hajs za to, że przychodzili goście odwiedziny do głównej bohaterki, kiedy była w śpiączce. Chyba wiecie, o co chodzi. Jak nie wiecie, o co chodzi, ani nie oglądaliście Pulp Fiction, ani Kill Billa, to w tym momencie wypieprzać oglądać. Znaczy nie, najpierw skończcie mój filmik, znaczy w tym momencie zapauzujcie sobie filmik, wejdźcie na Pirate Bay'a, zakupcie sobie tam te filmy i wróćcie i odpauzujcie, i nie, jak się będą wam już kupować filmy, to możecie wrócić i oglądać dalej mój film. Jak nie, to nie, to ja nie będę grał dalej, nie. Zrób to teraz. Zrób to. Zrób to, mówię! No dobra, więc jak już to zrobiłeś, to możemy zebrać skarby. Ale na pewno, nie oszukujecie mnie. Już zakupiliście te filmy i będziecie je oglądać dzisiaj wieczorem, no. No to możemy w takim razie ruszać dalej. No, jakiś taśmociąg, kurde. Trochę jak w tym, w kamieniołomie Liban, nie? To co byliśmy z Tivoltym. Cześć, Buck. How the f... You fucker. You took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He, with his treasure ships, out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buck, sir, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL, with his ship's hold at the Chengyang, full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace. Very astute. Well, the treasure? Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, our fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Hmm? Chin up. Good luck. Okay, spoko. Cała armia japońska nie znalazła tych skarbów. Ty znajdziesz, Jason, nie ociągaj się. Coś tam widziałem. Gdzieś się tam coś... Piraci tu są. Cholernie piraci tu są. Japanese, British, everyone's had a piece of this. None of those assholes ever stuck around for good. This place. Mogłem od razu tamtego załatwić nożem, ale chciałem się poprzytulać do mojego przyjaciela nowego. Co mi tam szepczesz do ucha? Tak, ja ciebie też kocham. Spierdalej. Dobra, idziemy dalej. I ciach!
Dobra, dobra, dobra. Tu mamy jakiś... A, agregat, dobra. Shit. No i pięknie. Ups, 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 ups. Przyjdzie czy nie? Nie. No to jak nie, to nie. Czekaj, czy coś tu... A, amunicja to nie. Apteczek też nie. O, shit, tam są jakieś głowice. Multikill. Fuck yeah. No, jeszcze trochę. No, 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 no. Seriously not in the mood for barbecue right now. Co? Jaki barbecue? No i widzicie, przydała się ta miksturka i w tym momencie jeszcze mi zostało jeden i kawałek paska z tych dodatkowych. Naprawdę super sprawa. Mamy miksturkę, która nam dodatkowe paski daje. Na dupie paski. Dobra, bierzemy coś jeszcze z nich. Dobra, jebać. O, skrzyneczkę sobie otworzymy, czemu nie? Tędy, tak? A tutaj? Nie, tu nic nie ma. No to idziemy tędy. Cholera jasna, jest jakiś ciul z tym. Sniper's gotta take this slow. Przejedziemy sobie wózkiem. Ups, ups, ups. Tak, jakim sposobem? Świetnie po prostu. Pięknie. Shit, nie udało się za wysoko. Okej. Aha, i mogłem sobie po prostu tak się przedostać do tego gniazda snajperskiego. A tu jakiś koleś leży. Przejechało po gościu. Trzeba się zablokować, jak się fajnie wygiął. Nie będzie mi robić grilla, cholera jasna. Nie wiem, wózku, idź ugaś ten pożar. Niespecjalnie, co? Fuck, ten się tu się zapadł w ogóle. Dobra. Wózek ugasił. Możemy iść do piratów. Znaczy, ja mam tam kurde wejść. O Jezu, wystraszyłem się, że spadnę. Ale nie, dobra. Czyli tędy musimy przejść i się zawrócić. Chyba już nie żyje, ale spoko. Zawsze można rzucić jeszcze jeden granat dla pewności. Tu nic nie ma. Jest winda, pewnie będę tędy wychodził stąd. Kamizelka, jak miło, no. Przeszukajmy sobie go.
Nie używasz broni, Nie masz więź amunicji, Czekaj, czy on coś ma fajnego? Granat ma, no to jest zajebiście. Wyrzuciłem sporo granatów w niego, więc... Ani apteczki, ani nic. No tak, wziąłem sobie tą miksturkę, to nawet się nie potrzebuje leczyć. Jeszcze jakiś delikwenci? Mam im zrzucić... Uuu, wybuchnie? Nie wybuchło. Cholera jasna. Mówił, żeby ściągnąć im strop na głowę. O! Też wystarczyło. Znaczy nie wystarczyło to w zupełności, ale... A ciekawe, że strzałami mogę... Oh shit! Przydałby się snajpa w tym momencie, nie? Trochę daleko. Sam sobie prawie zrzucił to na głowę. Okej. Holy shit! Płonę, płonę! No co jest? Ugasiłem ten ogień i co? Dobra, uleczę się. Jeszcze apteczkę nawet. W sumie snajpy były w tym gnieździe tam przed sekundą, ale jakoś nie wiem, nie pomyślałem o tym, żeby... Żeby tam podejść. Nie widziałem, żeby miał jakiekolwiek okulary przeciwsłoneczne przy sobie, ale... Dobra, wiecie co, w takim razie może... tego bóla całego sobie przerzucimy na snajperę. Chociaż nie, już widzę, że to jest koniec. Dobra, to nie, to odzyskać chcę swoją ten. Już więcej tych nie będzie raczej. No właśnie, kompas tutaj będzie pasował. No i super. Otwiera się i Varan tam jest. Ciekawe, skąd on tu kurde się znalazł. Ktoś tu musiał przyjść, no nie może się tak po prostu żyć. No mówię, no kurde, Tomb Raider. No Tomb Raider jak jasna dupa, no. Nie ma ślepych zaułków, to wszystko jest... Tak, ja tu się rozglądam najpierw z jakimiś skrzynkami albo innym takim czymś, ale... Nic nie widzę. Dobra, no to w takim razie... Za łańcuszek. Okej. Okej. Pytanie, czy coś tam jest ten. Za bramką numer 1. Jezu, wielki żółw! Ale to nic więcej tu nie ma chyba, nie? Ale kurde, fajne mi... Aaa, skrzyneczka jest. Ceramiczny garnek ktoś tam schował i $27, przecież... Jak ktoś, jak to było stworzone, to pewnie dolary nawet jeszcze nie istniały. Wow, co to za ciemność. Ej, kurde. Fajnie to wygląda, aż bym tu skoczył. Jej. Nope. Rozumiem, że lepiej tam nie skakać, tak? YOLO. Woda. Tylko czarna. Okej. To dosyć dziwne. Nie wiem, może tu się jakaś tekstura nie wczytała na tej wodzie, albo co innego. O czemu ona miałaby być taka czarna? Tam się jeszcze coś otworzyło. O, kolejna skrzynka.
Dobra, no tam jeszcze coś jest i tam. Dobra, to już jak wszystkie, to wszystkie. Ale wchodzi. No i tu nic nie ma, no co za... Żufiu. Czekajcie, bo tam coś... Wygląda jakby tam się dało... Nie, nie da się wspiąć. Dobra, idziemy stąd. Idziemy w dół. Ślisk. Ślisk. Jebany. Dobrze, że to nie bojowy żółw. Nietoperze, nietoperze, nietoperze. Chciałem ubić. Odleciały, cholera jasna. Może to też by do księgi mi się dodało. Tu je wąż. Tu je baran. A tu jest skrzynka. Okej, mogę robić dwie rzeczy naraz. To jest w sumie fajna sprawa. No to żółwi, znaczy posągów żółwi. Aż dziwne, że samych żółwi tu nie ma. Winda jest automatyczna, jak widać. Po prostu... Oh shit! Shit. Był tak wyważony, że jak wejdzie człowiek, to będzie zjeżdżał na dół. Okej. Okay. Szczęście nie pomierzyło nam nóg. No już nie byliśmy tak daleko chyba. Chociaż nie no, powinniśmy być wtedy w połowie drogi, skoro przeciwwaga była. No ale kij ich tam. Jebany wąż. Idź mi stąd. Gdzie ten wąż? Co jest? Co się stało? Co jest? Zatruł mnie. Ugryzł mnie w pudupek pewnie. Patrzcie, że on z ziemi wyszedł. No. YOLO! Oh shit! Nie, dobra, są skały, po których można przejść. Ogień zapłonął tak samo z siebie. Co tu dla tych waranów? A, tutaj jakaś figurka jest, kurczę. A. Zawsze się wszystko wali jak ten. Jak się już dotrze do końca, nie? Dzwon. Jej, super, że mam broń. Biegnij, no co ty nie powiesz? Staram się, ale to wcale nie jest takie... Popsiu. Ej, no... Błagam, tam było pół metra, on musiał zlecieć. A teraz to przeskoczył. Jasne. No i jesteśmy na zewnątrz. Boże święty. Się nie spodziewałem tu Tomb Raidera, kurde, w Far Cry'u. Aż tak. You put a tracker on me, didn't you? Well, you have a favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and... Slip Keith open from there, got to chip. Wait, yeah. Wait! Hold on. Was that my... You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No.
Any close to finding me knife yet? Hmm? Almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Kurwa, skąd wie? Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Gnojek, no. Już go nie ma, no. Skarby ziemi. No ale zobaczmy sobie, jak tam progresujemy. Gdzie to jest? O, podręcznik. 18:38. No to sporo już. Połowa, o, za chwilę będzie połowa misji głównych. No trochę tych kwadratów już tu nazdobywam. O, receptury mam już wszystkie? To wszystkie będą? Dupnie. No, ich przedmiotów kultów to jest najmniej, nie, ale... Ale to cóż, dobra. Co teraz? Znowu mam się spotkać z Buckiem. Gdzie teraz? Gdzie jest zadanie tu? Kurde, on zawsze musi być w jakichś takich miejscach, to, że tam nie ma szybko dojazdu. Na posterunek Anmanaki. Boże, to się wracamy do początku gry. Czy do pierwszych lokacji. Sprzedajmy sobie te wszystkie pierdoły. Tak, dokładnie. Coś jeszcze? Nie, to są same liście. Liście sobie pozostawiamy. To jest pierwszy posterunek, który przyjęliśmy. O, i mamy jeden punkt umiejętności. Zwiększona celność przestrzałek niemierzonych, bla 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 bla. Mikstury 50% dłużej. Dłuższe pływanie. 6 segmentów. Ja chcę zwiększyć ilość segmentów, a nie. Obrażenia od ognia. Dajmy sobie te obrażenia od ognia zmniejszone w takim razie. Nie zauważyłem, żeby cokolwiek mi się dodało, no ale okej. Coś mi tu blingnęło. Dobra, no i weźmiemy samochód, jeżeli cokolwiek tu znajdziemy. Nie. Kurde, no to jest ten problem, że nie spotykam teraz tych w ogóle, nie? Piratów, no bo cały teren jest przechwycony. Nie wiem, jak spotkać piratów. To też nie wiem, komu odebrać wozu. Ale jest jakiś samochód na szczęście. Znaczy mogę odebrać im siłą, ale tak to jest takie chamskie, a nie chcę ich przecież zabijać, nie? Znaczy mogę ich nie zabijać, mogę ich tak po prostu odebrać, ale będą szli na mnie, nie? Dobra, jedziemy. To jakoś było tędy. Później w tą dróżkę. Wow, most. Wow. Wow, 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 wow. I tutaj. Mi się przynajmniej wydaje. A, shit. Nie, nie tędy. Dobrze poszło. No i jesteśmy na miejscu. O, tu mamy jakieś skarby, może pozbierajmy je. Jeden, tu drugi, żółta roślinka, a to co? A Bach się wyleguje, no super. Jakoś niespecjalnie ta strzałka się... What? Ruszo. No, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it, this guy... He went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. Bon voyage. No problem, I can make that. Spoko. Lin Gong, jak mniemam.
YOLO! Czemu nie zrobił tak ten Teges rękami, żeby łatwiej wejść w wodę? Albo na nogi skakać. Jak ja mam tu? A, tu jest wejście. Takie ładne. Teraz po lianach na górę, nie? Tylko czy trochę już ten odcinek ma? Ciekawe czy... O, tu będzie zejście, żeby znaleźć tego. Od razu sobie to wezmę. Figurkę stąd. Jej! 20 na 120, tak? Z tego co kojarzę, dokładnie. No i ja pierdzielę, jeszcze tylko 100. Super! Aha, ale teraz dostałem jakiś ten, nową broń. Trzeba będzie trochę tych figurek pozbierać. Myślałem, że jakieś mechanizmy się uruchomią czy coś, że to po prostu... I hajs tutaj, skąd tu hajs? A tutaj po prostu tak i już. Psa słyszę. To co tu ci przyszli? Piraci z psami? Psy, słaby temat. Did Buck tip them off? No. Także po sprawie. Materiały wybuchowe tu są. A, udało się teraz. Wystarczy lekko popchnąć. Znaczy wystarczy po prostu popchnąć tą manetkę do przodu. Gałkę i koniec. Zastanawiam się, jak tutaj tego gościa załatwić. Tu jest taki most. Jakbym ten most spróbował. Nie specjalnie w liny. Okej, most sam zszedł na dół. Cholera jasna, psy. Dobra, byłem szybszy. Jakim sposobem ten most sam się obniżył? No i tyle. Jest jaki koleś spasiony. O, shit. Gdzie? Nie widzę. Chyba zrzuciłem tego kolesia, który był na tej tyrolce. Fuck. Ci oni spierdzielają. No, umieraj. Kamizelka, o super. Się przyda. Dobra, jebać go. A ciekawe, czy możemy zrobić sobie tą miksturkę znowu, wiecie którą. Czemu to jest w badaniu terenu? Nie, w leczeniu. O, właśnie tu. Czemu nie mogę? Aha, bo mam 12. O Boże. Uleżę się. O właśnie. Teraz sobie zróbmy wykonanie przedmiotu, leczenie. Super. Użyj. No kurde, nieśmiertelni teraz będziemy. No dobra, no to w takim razie. A, żem zrobił. Fuck. To mi się kurde udało.
Okej. Oh shit, oni też mi... Seria zabójstw, zajebiście. Oni też mi granat chyba rzucili. O, wykorzystajmy sobie w końcu karabin. Fuck yeah. Przeszukaj ciało. Coś jeszcze? Nie, chyba nikogo więcej nie ma. O, tam jeszcze ktoś jest. No, już nie ma. O, nawet headshotem zasadziłem, zajebiście. Shit, chciałem na tyrolkę skoczyć, myślałem, że od razu się złapię. Ale nie. No dobra, no to śmiało. No śmiało mówię. Keep playing with me, bitch. Chyba nie. Chyba podziękuję za wspólną zabawę. Okej. Co dalej? That looks like acid. Definitely not going in there. Boże, ktoś mi zobaczył skąd? Au! I jak tu już jem tamtej miksturki? What the fuck? No szkurde, nie mogę trafić. Coś mi lepiej z łuku idzie. Nie, to mi nic nie da. O kurde! Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to zrobiłem. Powinniśmy teraz mieć na przykład, wiecie, możliwość wepchnięcia kogoś do tego kwachu. I niech go je. Jezus Maria, co to za dźwięki? Normalnie jak w jakimś horrorze. Dobra, w takim razie... Oh, fuck! Tak, zajebiście. No, kurde! Idź! Idź! Idź, kurwa, nie zatrzymuj się, nie, debilu zasrany. Jak mówię idź, to znaczy, kurwa, idź. Nie, tutaj by się przydała jednak ta snajperka. Nie wiem, czy którykolwiek z nich tutaj ją miał. Chyba nie. Ale przydałaby się i to jak cholera. A teraz to ja nic nie zrobię. Tak, brawo, zleć jeszcze. Tylko jakiś karabin, pamiętam, leżał. O, wezmę sobie to, wezmę sobie to. No nie, tutaj gówno jest, tak naprawdę. Hehe, idealnie. Koleś ogólnie leży. No, możemy tylko przeszukać. Zużyte igły. Zaśpał się na śmierć, nie żaden kwas. Znaczy, no, on kwasem się zaśpał, tylko nie tym, który tu jest, tylko pewnie jakimś innym. W tych strzykawkach, co miał. Dobra. Kurczę, że oni nie mają żadnej snajpery tutaj. To jest dupna sprawa. No, dawaj, przeszukaj go. Przejdź przez gorącą wodę. A jak mnie on widzi? Chyba przydałoby się... Spierdzielaj. Przydałoby się wiedzieć, na jakiej odległości on jest, no ale co mi to da?
Tak, znaczy w sensie nie ma, nie mam tutaj. Nie, nie mam pojęcia, czy doleciało, czy za... O! Okej. Nie oberwał. Gówno widać, nie? Okej. No giń. Kurde, akurat się ruszył. Dobra. Jeszcze któryś? Wydawało mi się, że jeszcze ktoś do mnie strzelał, ale może nie. Apteczka. A, właściwie to nie mam po co zbierać apteczek. Wow, 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 wow. Okej, shit, znowu. No, przydałaby się snajpa albo coś, no. Znaczę sobie ich, bo... Gówno widzę. Jak oni nam weszli na górę, to mnie interesuje, bo ja też bym chciał sobie wejść na górę. Z góry tamtych załatwić, a nie z dołu. Fuck, no. Nie ma tu żadnego wejścia, ale dupnie. No ile oni mogą być, no. Nie, za wysoko. Okej. Pięknie. A, takie 70 metrów oni byli, no ale okej. Ła, 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 żebyś szedł. Dobra, w końcu, Boże Święty, dotarłem. Niech już oni się skończą. Prosiłem. Dobra. Skrzyneczka. O i... No właśnie. Dobry kompas. No, trup, no świetnie. Tego brakowało. Znowu jakaś jaskinia. No. Jebany, bo tu stał taki posąg, patrzcie, tylko że jakiś taki nieskończony, ale... Ale jednak. Papuszka. Tam nic nie ma. That or I have really bad BO. No, nie, przypuszczam, że to śmierdzi siarką. Fuck, 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 fuck. No dawaj tam. O. Tędy. No, to jest, wiadomo, wyspy wulkaniczne, nie? No to gdzieś tam, gdzieś tam. Się wytworzyła siara. Znaczy w sensie kwas siarkowy, nie? Jak oni to robią, że to automatycznie się wszystko zapala? Okej, może będzie ten nóż. A, to się cofa. Fajne. Teraz mi tu wyjdą jakieś kurde zombie albo coś. Waran, no tak.
Hehe, dwa za jednym strzałem, fuck yeah, dobra. Aha, i to jest niego grobowiec cały, tak? Jebany ze skarbami się pochował, no jasne. Jest i nożyk. No i spierdzielamy, no. Oh shit, 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 shit. Prawy trigger, lewy trigger, oh fuck. Jeszcze tych kontrolek tu nie widziałem. Dobra, udało się. Oczywiście na centymetry. No i okej. Wow. Fuck yeah, udało się. Ten tytuł Li Gong, jak nie mam, to mnie z czymś mi się to kojarzy. Spoko. No dobra, wiecie co, tu już i tak wystarczająco się ten odcinek mi przedłużył, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka i niefortunne spotkanie. Nie, oczywiście, jak się podobało, oceńcie, piszcie komentarze i tak dalej. Jeszcze sobie coś tutaj zumiejętnościujemy, na przykład odporność na takie zwierzę zmniejsza szansę na ogłuszenie przez wroga. O, na przykład to. Bo tak, no. Piękny tatuaż. Dobra, no to trzymajcie się, cześć.